Anna Cieślak i Edward Miszczak nie mają dzieci. Aktorka udzieliła szczerego wywiadu, wylała wiele łez. Edward Miszczak i Anna Cieślak od 2 lat tworzą zgodne małżeństwo, jednak nie zamierzają powiększać rodziny. Aktorka niedawno zdradziła, jak postrzega siebie w roli matki. Wiele razy zdarzało jej się płakać po nocach. Para długo skrywała swój związek przed mediami, nawet po ujawnieniu ich ślubu. Duet skrupulatnie dba o prywatność i rzadko otwiera się na ten temat w rozmowach z mediami. Aktorka niedawno zrobiła wyjątek, gdy została zapytana o chęć powiększenia rodziny. Anna Cieślak o relacji z Edwardem Miszczakiem. Dyrektor programowy Polsatu zaczął spotykać się z aktorką po śmierci pierwszej żony, Małgorzaty. Kobieta odeszła po długiej walce z ciężką chorobą, pozostawiając męża i 2 synów. Edward Miszczak cenił sobie prywatność, przez co rzadko wspominał o ukochanej. W związku z aktorką wyznaje podobną zasadę. Duet sporadycznie zjawia się wspólnie na medialnych eventach, jednak to Anna Cieślak chętniej wspomina o życiu prywatnym. Jak przyznała pod względem charakteru, jest prawdziwym przeciwieństwem męża. Śmieje się, że jesteśmy zawodowo, ale też prywatnie jak yin i yang, czyli jak przeciwności, które się przyciągają, zdradziła. Ich związek od początku wzbudzał wiele zainteresowania ze względu na sporą różnicę wieku. Anna Cieślak przyznaje, że na początku ta kwestia spędzała jej sens powiek. Aktorka miała momenty, gdy płakała po nocach. Oboje są znanymi postaciami show biznesu i od lat mają do czynienia z zainteresowaniem mediów. Ich związek był wielokrotnie brany pod lupę z powodu sporej różnicy wieku. Edward Miszczak jest o 25 lat starszy od swojej wybranki. Choć takich przypadków w show biznesie jest więcej, Anna Cieślak przyznaje, że początkowo ocena ich relacji przez pryzmat wieku bardzo ją poruszała. Z czasem zaczęła skupiać się przede wszystkim na łączących ich uczuciach. Ludzie piszą, że popełniam błąd, że co ja wyprawiam, że gdybym miała taką córkę, to bym się jej wstydziła. Kiedyś wiele nocy przepłakałam, teraz to mnie w ogóle nie dotyka. Smutne jest tylko to, że hejtują głównie kobiety, przyznała w rozmowie ze Zwierciadłem. Wraz ze sporą różnicą wieku pojawiają się również pytania na temat wspólnego założenia rodziny. W tej kwestii aktorka ma zdecydowane zdanie. Anna Cieślak nie widzi się w roli matki. Okazuje się, że aktorka ani myśli o posiadaniu potomstwa. Skupia się przede wszystkim na rozwoju kariery, a także cieszy się otoczeniem dzieci dzięki przyjaciołom i synom Edwarda Miszczaka. Cieszę się, jak moje koleżanki zachodzą w ciążę, rodzą dzieci, ale ja mam inną konstrukcję psychofizyczną. Postanowiłam realizować się w zawodzie aktorki, bardzo dużo czasu spędzam w pracy, to mój wybór, tak mnie poprowadziło życie. Nie cierpię z tego powodu. Naokoło siebie mam dużo dzieci, chrześniaka, którego bardzo kocham, wnuczki i wnuka mojego męża, dzieci moich koleżanek, przyznała Anna Cieślak.